Ścieżka zdrowia. Pięciominutnik. Muzyka na zdrowie. Witam Cię ponownie w cotygodniku Ścieżka Zdrowia. Z tej strony Bartosz z kanału Bądź Wdzięczny. Jest wtorek, godzina 21.21, 13 tydzień roku 24. Witam Was niezmiernie miło po małej dysfunkcji. Powiem Wam, że trafiło mnie konkretnie, ale ważne, że już jestem i dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa. Tak więc lecimy. A dzisiaj o przełomie w leczeniu raka, czyli histotripsy. Współczesna medycyna stale poszukuje nowych skutecznych metod leczenia raka, zwłaszcza jednego z najpoważniejszych jego typów, raka wątroby. W tym kontekście naukowcy z Uniwersytetu Michigan osiągnęli przełomowy sukces, wykorzystując technologię dźwiękową do niszczenia guzów wątroby u szczurów. Ich odkrycie, znane jako histotripsy, może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości leczenia nowotworów. Co to jest ten histotripsy? Posłuchaj uważnie. To innowacyjna metoda leczenia, która wykorzystuje ultradźwięki do mechanicznego niszczenia tkanki nowotworowej. Co warte podkreślenia, technika ta działa bezinwazyjnie, co oznacza, że nie wymaga otwartych operacji ani inwazyjnych procedur. Zamiast tego fale ultradźwiękowe są precyzyjnie skoncentrowane na obszarze guza, gdzie powodują mechaniczne uszkodzenia komórek nowotworowych. Ultrafale ultradźwiękowe, które są wykorzystywane w technice histotripsy, są dźwiękami o bardzo wysokiej częstotliwości, niesłyszalnej dla ludzkiego ucha. Te fale ultradźwiękowe mają zastosowanie w medycynie, przemyśle, a nawet w kosmologii. A oto kilka fajnych informacji na ich temat. Ultrafale ultradźwiękowe mają częstotliwość wyższą niż 20 tysięcy herców. Zwykle wykorzystywane są w zakresie kilku megaherców lub nawet gigaherców. W medycynie ultradźwięki są powszechnie stosowane do diagnostyki obrazowej, takiej jak ultrasonografia. Oprócz diagnostyki, fale ultradźwiękowe są również wykorzystywane w terapii, czyli tak jak w przypadku histotripsy. Znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, m.in. w kontroli jakości, czyszczeniu powierzchni czy przetwarzaniu materiałów. W kosmologii fale ultradźwiękowe są wykorzystywane do badań struktur kosmicznych, takich jak galaktyki czy obłoki molekularne, co pozwala na zdobycie cennych informacji na temat ewolucji Wszechświata. Ogólnie rzecz biorąc, fale ultradźwiękowe są niezwykle wszechstronnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach dla diagnostyki medycznej, poprzemysłu i badania naukowe. Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Michigan wykazały, że histotripsy mogą być niezwykle skuteczną metodą leczenia raka wątroby. Nawet gdy niszczone jest tylko 50-75% objętości guza, układ odpornościowy zwierząt potrafi samodzielnie usunąć pozostałą część guza bez ryzyka nawrotu choroby. Wyniki takich badań są obiecujące i sugerują, że histotripsy mogą być kluczowym narzędziem w walce z rakiem wątroby, szczególnie w przypadkach, gdzie cały guz nie może być usuwany. Histotripsy działają poprzez generowanie mikropęcherzyków w tkance docelowej, które szybko się rozszerzają i kurczą, powodując mechaniczne uszkodzenie komórek nowotworowych. Ta dokładnie kontrolowana destrukcja guza może być kluczowa dla skutecznego leczenia nowotworów, szczególnie gdy tradycyjne metody, takie jak chirurgia czy chemioterapia, nie są wystarczająco skuteczne lub związane z ryzykiem powikłań. Odkrycie histotripsy otwiera drogę do dalszych badań nad jego zastosowaniami w leczeniu innych typów nowotworów, a także do testowania tej technologii u pacjentów ludzkich. Wsparcie finansowe ze strony różnych instytucji, takich jak Narodowe Instytuty Zdrowia czy Fundacja Skoncentrowanej Ultrasonografii, pozwala na rozwój badań klinicznych i praktycznych jego zastosowania histotripsów w terapii onkologicznej. Odkrycie tej metody jako skutecznej i bezinwazyjnej metody leczenia raka wątroby stanowi przełom w dziedzinie onkologii. Dzięki tej technologii istnieje nadzieja na poprawę rokowań dla pacjentów z rakiem wątroby, a także na rozwój nowych metod leczenia innych typów nowotworów. Warto kontynuować badania nad histotripsami i dążyć do jego szerokiego wprowadzenia do praktyki klinicznej, co może przyczynić się do poprawy jakości życia i szansy na przeżycie pacjentów z nowotworami. To na dzisiaj wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną. Dziękuję za każdą łapkę w górę i każdego lajka. I dziękuję za każdą kawę postawioną na buycafe.com/bądźwdzięczny. Wspaniałości!